Pierwszy sparring, czyli można powiedzieć pierwsze koty za płoty, ale z tej pierwszej gry możecie być zadowoleni. No, zawsze to sparring, to gra na koniec tygodnia, to zawsze jest przyjemniejsze niż trenowanie. Można się pocieszyć troszkę piłką. No, wynik można powiedzieć satysfakcjonujący, szkoda tylko z tych dwóch straconych bramek. Które żeśmy stracili gdzieś tam w drugiej połowie. No tak jak pan powiedział, pierwsze koty za płoty to dopiero jest początek naszych przygotowań. Przed nami jeszcze parę długich, ciężkich tygodni, także oby zdrowie dopisało i zobaczymy, co będzie dalej. Te dwie bramki, co możemy o nich powiedzieć, tych straconych? No, musiałbym jeszcze je przeanalizować, ale na pewno gdzieś tam pierwsza po moim słabszym wybiciu gdzieś poszła akcja, wrzutka zakończona strzałem, także na pewno gdzieś tam mój udział trzeba sobie przy tym zapisać. No druga gdzieś tam w końcówce, po stałym fragmencie gry, zabrakło nam koncentracji w takim ważnym momencie. Czy to sparring, czy mecz ligowy, nie powinno nam tego brakować. Stało się jak się stało, straciliśmy dwie bramki, także mamy co analizować. No ale przede wszystkim skupiamy się tutaj na tej ciężkiej pracy. Myślę, że wiele sparingów jeszcze przed nami i mamy też wiele czasu na to, żeby te elementy właśnie doszlifować. W okresie przygotowawczym te sparingi są takim wyróżnikiem od ciężkiej pracy. Czeka się, aż by te nogi poniosły i chyba też tak dzisiaj było. No tak jest, to jest jednak nagroda. Na koniec tygodnia, tak jak tu trener Lewandowski powiedział, to święto dla nas, gdzie możemy wyjść, czy to sparing, czy mecz ligowy, gdzie możemy wyjść i pobiegać troszkę za piłką, pograć, bo jednak po to się gra, po to się trenuje, żeby na koniec wyjść i pokazać to, co się ma do zaoferowania na boisku. Także czeka się na te mecze i na pewno to jest fajne urozmaicenie i wzbogacenie i podsumowanie całego tygodnia, taka gra sparingowa.